10 najciekawszych przywódców Ameryki Łacińskiej. Jeśli uważacie, że nasi europejscy dyktatorzy, tacy jak Stalin, Hitler, Franco, Mussolini, Piłsudski czy Churchill, byli dość dziwni, to nie słyszeliście o południowoamerykańskich czy latynoamerykańskich przywódcach. Posłuchajcie o największych szaleńcach z południowego kontynentu. José Rafael Carrera Turcios, prezydent Gwatemali od 1844 do 1848 roku. Był metysem, pasterzem, później handlarzem świń, szefem jednego z oddziałów grabarzy chowających ciała umarłych podczas gigantycznych epidemii cholery, fanatyczny wyznawca gwatemalskiego kościoła katolickiego. Otóż instytucja ta była uprzedzona do reform oświatowych i programu państwa José Mariano Galveza obarczała demokratów i liberałów o szerzenie zarazy. Carrera stanął na czele przewrotu, przyczynił się do oderwania w 1838 roku Gwatemali od federacji i ogłosił się prezydentem. Do końca życia pozostawał jednak analfabetą i alkoholikiem, a jego rządy charakteryzowały masowe egzekucje. W 1859 roku przekazał Wielkiej Brytanii prowincję Belize i zmarł na skutek przepicia. O, taki przywódca. William Walker, amerykański lekarz, prawnik i najemnik, który zasłynął z kilkukrotnych prób podbicia krajów Ameryki Środkowej w połowie XIX wieku. Samozwańczy prezydent Nikaragui w latach 1856-1857. W 1853 roku z zaledwie 45 ludźmi Walker wyruszył na swoją pierwszą ekspedycję, której celem było podbicie meksykańskiego terytorium, Półwyspu Kalifornijskiego oraz stanu Sonora. Wyprawa zakończyła się sukcesem, zdobyto m.in. La Paz na rzadko zaludnionym Baja California. Miasto to stało się stolicą nowo utworzonej republiki o nazwie Republika Dolnej Kalifornii. Prezydentem nowego państwa został oczywiście Walker. Mimo że amerykańscy awanturnicy nigdy nie zdołali wejść w posiadanie Sonory, to wkrótce nazwę republiki zmieniono na Republikę Sonory. Jednak wkrótce problemy z zaopatrzeniem i silny opór rządu meksykańskiego sprawiły, że Walker musiał ratować się ucieczką do USA. Następnie zaatakował Nikaraguę. Udało mu się tam przejąć władzę oczywiście z pomocą rządu amerykańskiego i obwołał siebie samego prezydentem Nikaragui po przeprowadzeniu pokazowych wyborów, w których nie miał żadnych konkurentów. Wiedząc, że jego pozycja jest coraz bardziej zagrożona, zaczął poszukiwać wsparcia południowców ze Stanów Zjednoczonych. Do tego celu miała posłużyć szeroka kampania propagandowa ukazująca jego działania jako akcję zmierzającą do rozszerzenia niewolnictwa na nowych terenach. Na dowód tego odwołał nikaraguński edykt z 1824 roku, który zakazywał niewolnictwa. To posunięcie zwiększyło jego popularność na południu Stanów Zjednoczonych i przyciągnęło uwagę wpływowego polityka z Nowego Orleanu, który rozpoczął kampanię mającą na celu zdobycie poparcia dla Walkera. Jednak armia samozwańczego prezydenta zaczęła topnieć w oczach, głównie wskutek epidemii cholery oraz masowych dezercji. Z tego też względu nie stanowiła ona już poważnego zagrożenia dla armii koalicji państw Ameryki Środkowej. Oczywiście Nikaragua została odbita, zaś sam William Walker stanął przed sądem. Został aresztowany przez brytyjską marynarkę w Hondurasie. Sprawowała ona kontrolę nad pobliskim Belize, natomiast sama Wielka Brytania planowała budowę kanału łączącego obydwa oceany, a zamiary Walkera były dla tej budowy zagrożeniem. Dlatego też postawiono go przed sądem w Hondurasie, zaś władze Hondurasu nakazały jego rozstrzelanie. Francisco Solano López, prezydent Paragwaju od 1862 do 1870 roku. Wzorując się na Napoleonie, plany miał ambitne i dalekosiężne. Dążył do zjednoczenia Urugwaju z Paragwajem i utworzenia Wielkiego Paragwaju, co zapewniłoby jego ojczyźnie upragniony dostęp do morza. By zrealizować swój cel, musiałby jednakże zaanektować ziemie leżące między tymi krajami, a należące do Argentyny i Brazylii. No i wkrótce nadarzyła się ku temu okazja. W 1964 roku w Urugwaju trwała wojna domowa, wojska brazylijskie wkroczyły tam, aby pomóc mieszkańcom. Była to naprawdę misja pokojowa. López zażądał ich wycofania. Oczywiście Brazylia się na to nie zgodziła, więc López wywołał wojnę. Armia paragwajska była niezwykle brutalna i działała bardzo szybko. Z tego względu Argentyna, Brazylia i Urugwaj zjednoczyły się, tworząc trójprzymierze, aby zatrzymać paragwajską armię.
Paragwaj zmobilizował około 80 tysięcy żołnierzy, czyli co szóstego mieszkańca. Kiedy Lopez zaczął przegrywać, zarządził konfiskatę majątku kilkuset obywateli, a wiele osób zostało na jego rozkaz zamordowanych, łącznie z jego rodzonym bratem, członkami rządu, sędziami, biskupami i innymi ważnymi osobistościami, a nawet przedstawicielami dyplomatycznymi innych państw. W końcu Lopez został zepchnięty przez wrogie wojska do północnej części kraju, gdzie został pochowany. Śmierć Lopeza zakończyła najkrwawszą wojnę w historii Ameryki Południowej. Ludność kraju została zdziesiątkowana, a jego terytorium zmniejszyło się o 1/4. Paragwaj musiał się także długo borykać z katastrofą demograficzną. Po wojnie spośród 220 tysięcy mieszkańców było zaledwie 28 tysięcy mieszkańców. Z tego większość kobiety. Juan Perón, czyli moim zdaniem najlepszy przywódca w historii Ameryki Łacińskiej, a może i świata. W 1946 roku zwyciężył w wyborach prezydenckich. W kampanii wyborczej towarzyszyła fala represji przeciwko liberalnej opozycji. W 1947 roku tworzył partię peronowską, głosząc program sprawiedliwości społecznej, czyli peronizm. W czasie prezydentury tworzył państwo opiekuńcze oparte na wizji korporacjonizmu w faszystowskim wydaniu. Zwiększył ingerencję państwa w gospodarce i wprowadził do niej elementy socjalizmu, nie rezygnując z kapitalizmu. Znacjonalizował wiele przedsiębiorstw, jak na przykład koleje, banki, sieć telefoniczną czy część zakładów przemysłowych, a przy tym walczył przeciwko ruchom brytyjskim i amerykańskim. Zmienił konstytucję, nowa zwiększyła uprawnienie prezydenta i pozwoliła mu na autorytarne rządy, które naprawdę miały sens, ponieważ w 1951 roku znowu wygrał wybory i wygrał je legalnie. Argentyna za jego rządów przeżyła wielki rozkwit. Żyło się ludziom dobrze i miał olbrzymie poparcie, przynajmniej jak na warunki południowoamerykańskie. Było to około 60% poparcia. W końcu jednak bojówki komunistyczne zaczęły organizować zamachy terrorystyczne. Perón popadł w szaleństwo i zaczął coraz bardziej represjonować ludzi. Zabraniał im się spotykać, gromadzić, zaczął rozwiązywać różne pozapolityczne ugrupowania tylko po to, aby zapobiec rozwijaniu się terroryzmu. A terroryzm w Argentynie był naprawdę brutalny. Na przykład w trakcie przemówienia Perona eksplodowała bomba w środku tłumu, zabijając kilkadziesiąt osób. Albo kiedy Perón wysiadał z samolotu i przyszła powitać go duża grupa ludzi, ktoś otworzył do nich ogień z karabinu. Tak działały komunistyczne bojówki w Argentynie. Papa Doc, haitański lekarz, prezydent Haiti i dyktator tego kraju od 1964 roku do śmierci. Jego rządy charakteryzowały się wyjątkową, jak na haitańskie warunki, stabilnością. W latach 60. likwidował on wszelkie grupy emigrantów politycznych, które lądowały na Haiti, próbując wywołać antyrządowe powstanie. Kosztem utrzymania stabilności politycznej była śmierć około 30 tysięcy przeciwników jego reżimu. W 59 roku przeszedł zawał serca oraz kilkugodzinną śpiączkę, która odbiła się na jego psychice. Mężczyzna prawdopodobnie zaświrował. Jego rządy stały się represyjne, skorumpowane i groteskowe. Po 63 roku zaczął umacniać kult jednostki i ogłosił się dożywotnim prezydentem. Do krzewienia kultu własnej osoby próbował wykorzystać kościół katolicki. Nakazał haitańskim proboszczom wprowadzenie nowej wersji modlitw, zawierającej odwołania do jego osoby. W 66 roku został ekskomunikowany przez Watykan za prześladowanie duchowieństwa. W 69 roku wyrzucił z kraju arcybiskupa, a oficjalną religią państwa uczynił wudu. Twierdził na przykład, że to on zabił Kennedy'ego, bo rzucił na niego klątwę. Jak w to nie uwierzyć? Nicolas Maduro, wenezuelski polityk, minister spraw zagranicznych w latach 2006-2013. Aktualnie oficjalny prezydent Wenezueli, ale nie uznawany za niego przez rząd amerykański. Maduro przejął fotel po Chavezie. O ile Chavez prowadził podobną politykę, to potrafił jakoś w miarę ogarnąć to państwo i utrzymać wszystko w ryzach. No Maduro już tego nie potrafił, przez co zaczął się największy kryzys ekonomiczny od objęcia władzy przez socjalistów w 1999 roku. Radykalnie zwiększył się poziom przestępczości, powszechne są braki leków oraz brak pieniędzy. Pieniędzy jest tam tak mało, że nie stać ich nawet na dodrukowanie pieniędzy. W maju 2018 roku Maduro został wybrany w przedterminowych wyborach prezydenckich na drugą kadencję z wynikiem 68% poparcia. Oczywiście stwierdzono, że wybory te były ustawione. Do zaprzysiężenia doszło w 2019 roku w Caracas, a wsparcia udzieliły mu Rosja, Chiny, Turcja i Iran.
To wszystko, co obserwujemy w Wenezueli, to jest właśnie jego zasługa. Jair Bolsonaro, czyli nasz malutki faszysta w Brazylii. Otóż jest to wielki miłośnik rządów militarystów Brazylii, które miały miejsce w latach 60., 70. i 80. To trochę jakby ktoś dziś startował na prezydenta Polski, mówił, że jest zwolennikiem Bieruta albo Jaruzelskiego. Jego rządy opierają się na bardzo radykalnej prawicowej ideologii. Nie jest to uwarunkowane w żaden sposób jakimiś kwestiami gospodarczymi, czy w żaden sposób nie wypowiada się logicznie o czymkolwiek. Twierdzi, że ogólnie problemu nierówności płac, nielegalnej wycinki lasu tropikalnego czy wymierania zwierząt nie ma absolutnie. On w ogóle chce wyciąć las tropikalny, tam sobie zbudować wieżowce, no bo na co komu las tropikalny? No cóż, odkąd objął on urząd, las tropikalny zaczął płonąć, w Brazylii wzrósł poziom przestępczości i utracił dobre 20% poparcia. No cóż. Fidel Castro. Jako faktyczny przywódca Kuby prowadził reformę rolną, nacjonalizację obcego kapitału, co przyczyniło się do zerwania relacji dyplomatycznych ze Stanami Zjednoczonymi. Co ciekawe, przejął on władzę na Kubie, pokonując Stany Zjednoczone, zużywając do tego małej grupki ludzi i przestarzałych karabinów. Później była inwazja w Zatoce Świń, inwazja Stanów Zjednoczonych na Kubę i znowu Fidel Castro obronił wyspę przed nimi. Był to rok 61. Wtedy proklamował socjalistyczny charakter rewolucji i odwołał się do marksizmu, leninizmu. Wyeliminował swoich przyjaciół, czyli Che Guevarę oraz Camilo Cienfuegosa, przejmując przy tym rządy dyktatorskie. Jego rządy pierwotnie nie były złe, ponieważ otrzymywał duże dotacje ze Związku Radzieckiego. Z czasem jednak wszystko się sypnęło. Aż do lat 90. Wtedy ponownie przeprowadził pewną liberalizację życia na wyspie, a w 2006 roku zrezygnował z władzy. A w 2008 roku ustąpił ze stanowiska przewodniczącego Rady Państwa. Był najdłużej panującym dyktatorem w historii. Fulgencio Batista, czyli poprzednik Fidela Castro, proamerykański dyktator na Kubie. Jeden z najgorszych dyktatorów w historii Ameryki Południowej. Batista non-stop dopuszczał się fałszowania wyborów oraz jego rządy dążyły do utworzenia z Kuby parku rozrywki dla Amerykanów. Były tam mafie, były kasyna, były drogie kluby nocne, przyjeżdżali tam najbogatsi, najbardziej niebezpieczni ludzie z całych Stanów Zjednoczonych, a w tym czasie zwykli Kubańczycy głodowali i nie mieli stałej opieki zdrowotnej. To właśnie jego rządy sprawiły, że na Kubie powstała partyzantka, której przywódcą był wcześniej wspomniany Fidel Castro. Najgorszy z najgorszych, czyli Augusto Pinochet. Junta Pinocheta posługiwała się licznymi skrytobójstwami, także poza granicami Chile. Agenci tajnej policji wzięli udział w wielu operacjach, które miały na celu eliminację wrogów politycznych. Ponadto w Chile zaczęły powstawać obozy koncentracyjne na największych stadionach. Eksperymentowano na ludziach, wytwarzano na olbrzymią skalę broń chemiczną oraz biologiczną, co oczywiście było zabronione. Nie wiadomo dokładnie, jaka liczba opozycjonistów została poddana represjom w trakcie 17 lat rządów Pinocheta. Prawdopodobnie śmierć poniosło ponad 2000 osób, a torturowanych, więzionych i przesłuchiwanych było 35 tysięcy osób. Otóż są akta, które się nazywają aktami bezprawnego barbarzyństwa i są to akta, które opisują działalność Pinocheta. Naprawdę polecam je poczytać. W końcu Wielka Brytania uznała rządy Pinocheta za zbrodnię przeciwko ludzkości i go aresztowała. Niestety nie został ukarany. Ponadto Pinochet został oskarżony o kradzież 28 milionów dolarów, malwersacje, łamanie praw człowieka oraz około 300 innych oskarżeń, w tym oczywiście oszustwa podatkowe i morderstwa. Dzięki za obejrzenie do końca, mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Dajcie znać w komentarzu, o czym chcecie kolejną dyszkę i zapraszam Was na moje dwa pozostałe kanały. To ciekawe oraz Światowa Historia. Trzymajcie się, cześć!